Wbije się, wbijaj się! Wojtek! Dawaj! Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj coś po raz kolejny nowego. Jak widziałem, że ostatnio polubiliście te takie śmieszne gry, jak był symulator golenia blody. Tam bardzo wam się spodobało, byliście ponad 430 łapek w górę, więc wbija kolejny odcinek z takich właśnie śmieszkowatych gier. Będę starał się jeszcze więcej ich nagrywać. Kiedyś nagrywałem na samym początku, ale teraz mam nową motywację i jest jakże piękna gra. Symulator Spermy, The Great Sperm Race, czyli będziemy się ścigać plemnikami, który pierwszy dostanie się do jajeczka, ten wygrywa, czyli to jest, będzie to po prostu replika wyścigu, który każdy z nas już w życiu przeżył. No i co? Intro! Dobra, jesteśmy już w grze. Naciskamy oczywiście play. The egg is the only... że jajeczko jest holy grail, czyli takim... nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ale to taki święty graal. Może tak właśnie to się to nazywa. Space'em się showuje mapkę, tymi się steruje. Dobra, myślę, że dam sobie radę. Szkoda, że nie można w WASD. I co? Pierwszy, Uber's Time, 250 tysięcy plemników będzie właśnie... 250 milionów plemników będzie tutaj się ścigało. Tip, keep your distance from the sticky walls of using AIDS. Acid, nie AIDS. Touch them too for too long and you'll... Okej, czyli musimy unikać ścianek i takich jakichś żelków. Bo jak za długo będziemy go tykać, to po prostu umrzemy. Okej, i tutaj mamy też jeszcze wyjaśnione, czym jest ten właśnie acid. Jest to, jako że wagina... Tutaj będzie bardzo edukacyjny dzisiaj odcinek. Jako że wagina jest otwarta na świat, kurde, potrzebuje ochrony. I właśnie ten żeluś tak zwany jest takim właśnie ochroniarzem waginy i przy okazji zabija spermę, więc myślę, że tak. Po pierwsze, dziwnie się dość czuję, bo wiem, że dużo dzieci ogląda mój kanał, ale postaram się, żeby nie było zbyt zboczenie, a żeby było bardziej edukacyjnie. Zobaczymy. Więc jako, że teraz gramy w waginie, to zacznijmy po prostu grać. O, mamy. I jesteśmy na początku, a na końcu... Jezu, tym się stroję. Dobra. No i tu jakiś czas mamy. Dziwne są niektóre te plemniki. My jesteśmy plemnikiem numer... Ała! Jesteśmy czarnym plemnikiem i wypadałoby jakoś go nazwać. Ja myślę, że nazwę go... Wojtek. To będzie... O nie, Wojtek! Nie umieraj. Kurde, ciężko! O, tam... A to był ten żeluś, widzieliście? To strzela czasem i teraz we mnie... No ledwo mnie dotknęło! No dobra, to lecimy. A spacją można pokazać. Ale to było ciężkie, bo naprawdę ledwo mnie to dotknęło. Ale widzieliście, ile... O, tutaj jeden umarł. O, zaraz my też umrzemy. O, nie, udało... O, kurde... No, nie, no... Jest ciężko. Aha, bo mamy życie, tak? Ja myślałem, że po prostu czasem... Czasem umieramy, czasem nie. No i czy tutaj się da hamować? Niby się da. Dobra, więc jako, że mamy hamować, ale to też musimy walczyć o czas. Więc kurde, no patrzcie, ile tutaj naszych ziomeczków umiera. O nie! O nie! O nie! 44 życia. Dobra, zahamujmy. Poczekajmy. Lecimy dalej! Wojtek, hamuj! Wojtek, leć! Tutaj już masz... Jakie wielkie kanały tutaj są. Zobaczcie. O kurde, tego się nie spodziewałem. Ale tu jest malutko miejsca. Ale to już koniec! Tak! To był koniec! Przeszliśmy przez waginę. I co tutaj mamy? Jakieś kolejne tutaj labirynt. Tu już tylko 60 tysięcy plemników dochodzi, więc... Naprawdę kozak. Kozak z nas jest. Taki potworny kozak. Zobaczmy. Okej, czyli teraz jesteśmy w... Szyjce macicy. I jest tu napisane, że szyjka macicy jest ogromnym labiryntem chronionym przez wolno poruszające się białe krwinki? Chyba. Albo jakiś luksy test, nie wiem. Czyli znowu jakieś żelusie. I tutaj jest napisane, że te właśnie żelusie jedzą spermę, więc chcą obronić... wiadomo co, jajeczko. I będziemy musieli z nimi walczyć. No to zaczynajmy, no. Szyjko macicy, jestem na ciebie gotów. I kurde, mamy do wyboru kilka dróg i muszę najpierw zaraz sobie to wszystko tutaj przetestować. Ale tu jest bardzo ciężko. Czy nie? Tutaj już można trafiać w ścianki? Aha, tu można już w ścianki uderzać. O nie! Dobra, zawracamy.
Tam jest ta biała krwinka. Ej, bo my w siebie też możemy uderzać. Co to jest tutaj ten niebieski krążek? Nie mam pojęcia, ale wezmę go. Okej, okay, nie wiem co to był ten niebieski krążek. O, ten jest jakiś chory, kurde. Czemu? Aha, dobra, kminie. Przez to, że ja wziąłem ten niebieski krążek, to one są tak jakby uśpione. Czyli... O nie, tędy nie przepłynę. Czyli to jest coś jak w Pac-Manie. Graliście kiedyś w Pac-Mana? Bo ja grałem. I zobaczmy mapkę, czy ja tędy przepłynę. Nie, muszę wrócić. No dobra, to wracamy. Tylko którędy? Ja będę musiał wrócić. Dobra, już mam plan. Wrócimy tutaj. O nie, on za mną goni. Wrócimy tutaj po to i teraz wracamy do góry. Teraz płyniemy do góry, tylko którędy? Mogłem tamtędy. Dobra, ale mamy jeszcze jedną tą. Jezu, jak tutaj jest intensywnie. Weźmy jeszcze jedną, po to, żeby przepłynąć właśnie przez tego tutaj cwaniaczka. No jak time's up? No nie wiedziałem, że to jest na czas. Nie! Dobra, to lecimy raz jeszcze. Tutaj mapka. O nie, zaraz się wpierniczę centralnie w niego. Dobra, mam plan. Polecimy tutaj i tutaj w prawo. Dobra, tutaj w prawo. Weźmiemy tutaj tego pieniążka. Znaczy, coś, co jest tutaj. I teraz już chyba prosta droga, co? No, myślę, że prosta droga. Chociaż tutaj jeszcze jednego pieniążka weźmiemy. Bo one się zaraz obudzą. Tylko poczekamy, aż się obudzą, bo czasu mamy dużo. Dobra, obudziły się i teraz. Teraz lecimy do góry. Teraz do góry. Come on, tylko się nie obudź teraz. Dobra, jestem. Czy to już? Jest! Udało się! Udało się! Pięknie! Teraz już tylko 2000 plemniczków zostało, więc... Huuu! Okej, tym razem jesteśmy już w Macicy i tutaj nam mówią, że po stronach, kurde, tych tam są jakieś uterotubal junction, jakieś mięśnie, tak? Które pomogą nam szybciej dostać się tam, gdzie chcemy. Nie do końca wiem, o czym oni mówią, bo nie jestem ginekologiem ani niczym tym, więc po prostu zacznijmy. Oni mówią, że tym możemy się szybciej... O kurde, tu też są te białe krwinki. O nie, dobra, dopadną mnie chyba. Chociaż nie, wyrąbałem ich strasznie. No entry, no... Aha, i teraz co? Nie wiem, muszę to chyba otworzyć, co? Dobra, otworzyło się, bo dałem te. Czy ja jestem tam, gdzie po... A, udało się, dobra, bo już nie wiedziałem, co się stało. Trzeba było dopłynąć na górę i wybrać, jakiej płci mają być, nie? Bo tam były te geny, X-y i Y-ki. Dobra, i tutaj już tylko 20 nas zostało. No idzie to dość szybko, ale naprawdę tutaj Wojtek dobrze sobie radzi. Wojtek naprawdę jest kozakiem. Widać, że... A, nie będę tego mówił. Nieważne. Okej, okay, więc tak jak mówiłem, zostało nas 20 i mamy tu, musimy sobie pożywienie zbierać, żeby przeżyć, dopóki jajeczko się pojawi. I tutaj jest napisane, że właśnie jajeczko jest świętym gralem i tylko jeden plemniczek będzie mógł go tutaj zainicjować, więc zaczynajmy, kurde, no, lecimy. Tutaj myślałem, że będzie dużo bardziej intensywnie i że dużo więcej trudno mi to zajmie, bo no naprawdę... Jak widziałem kilka tutaj odcineczków z tego, to ludziom się to strasznie dłużyło, ale tutaj widać, że ja tutaj jednak jestem kozaczek w to. Dobra, zbieramy tutaj pożywionko i czekamy, aż tutaj pojawi się nasz święty Graal, czyli nasze jajeczko. I myślę, że Wojtek będzie tym, który jako pierwszy, no dostanie się do tego jajeczka. No, nie widzę innej możliwości. Aha, tu jest zamknięte, a ja nie mam jedzenia i będę musiał co? No i umrę, tak? A nie, bo znowu się pojawiają. Dobra. I co, ja nie wiem, czy ja powinienem czekać, czy... O! Umrę. Nie! Wbije się, wbijaj się! Wojtek! Dawaj! Go, Wojtek! Jest! Udało się! Jestem w środeczku! Piękna chwila, no. Po prostu widziałem siebie. To byłem cały ja, to był mały Adrianek, który może nie jest taką wielką głową, ale po prostu
też dostał się do jajeczka jakieś 22 lata temu. Piękna, piękna gra. Tak jak mówiłem, wielu z was może po tytule myśleć, że to będzie prześmiewcze, że to będzie w ogóle najgorsze, ale to był film edukacyjny i tak powinniście go traktować. Mam nadzieję, że tutaj doktor Manojek i Wojtek jako przykład pięknego plemnika wam się spodobał. Mam nadzieję, że wy też, mężczyźni, kiedyś wypuścicie takiego Wojtka i że wam się uda, ale jeszcze nie teraz. Dla większości. A jeżeli macie... A, mniejsze. A, mano, skończ. Więc, co mówiłem na początku, bo już szczerze nie pamiętam. 250 łapek. Tak czy 200? 250. I lecimy z kolejnym śmieszną giereczką. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Wiecie, co idę teraz zrobić, nie? Pa, pa. Pa, 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 pa.